Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. Jak ostatnio pamiętacie, pokazywałem wam w bonusowych odcinkach ścieżki Korpa oraz Nomada, a w tym bonusowym odcinku pokażę wam wszystkie auta, których jeszcze nie zebrałem. Tak więc może być dosyć ciekawie. Ciekawe, na pewno dostaniemy jakieś tam wiadomości od Reginy i w ogóle. Może nawet będziemy mogli się z którymś spotkać. Może ktoś nawet będzie chciał, żebyśmy się spotkali właśnie. No i proszę bardzo, mamy najpierw tutaj Rayfielda Caliburna. Zostało nam w tym odcinku, mamy 7 tylko aut, więc szczerze mówiąc to jest mało. Ja podczas całej gry naprawdę zebrałem dużo pieniędzy. No ale musiałem wydać też na inne rzeczy. No i jest ładny. Dobra. Weźmiemy sobie teraz Brennana Apollo. Zaraz będzie okrążenie. Wielkie rondo. Tak się rozrosło rondo w Piotrkowie. Znaczy co? Jezus Maryja. Przepraszam, kto to tak stanął, że zablokował drogę? Się też przejedziemy, tak po prostu. No, przyczepność w tych autach w Cyberpunku, tych szybkich aut, no, są bardzo słabe. Jeśli chodzi o tą przyczepność. Dobra. Kupiliśmy sobie Apollo. Ogólnie będzie mi brakować chyba jeszcze 5000. Ale może... Jezus. Może uda mi się jeszcze coś sprzedać. Tylko muszę znaleźć skrytkę. Najlepiej taką po drodze niby, nie? Nie. Jedyny plus motocykli. Są wąskie bardzo. Okej, ja nie wiem gdzie się wjebałem. Ej, ten rewolwer był zajebisty. Czemu ja go nie mam? To była fajna koszulka. O, 3000 już dostałem za tą kamizelkę. Fajnie. Woda. Dobra, 210 dostałem. A łącznie 19 tysięcy. Dobra, super. Starczy mi na pewno, bo mi brakowało chyba tylko 5 tysięcy do równej sumki.
Więc możemy teraz jechać do Forton Mackinac. Właśnie, kupiliśmy już dwa auta i nie dostaliśmy żadnego SMS-a od Reginy albo od Padre, powiedzmy. Już chcę auto. Już mam trochę dosyć tego motocykla. Dobra. Mackinac MTL1. Dobra, tu mamy Quadrę. O, El Capitan. Kaska przeszła. Miło się robi z tobą interesy, Wi. No ale wolno jedzie ten Forton, no. Ale spokojnie, jedziemy po Quadrę. No, akurat musiałeś skręcać w lewo. O, Kiroshi? To jest ten nasz skaner, który no, mamy w głowie, tak jakby możemy przeskanować wszystko. Ciekawe. Do mnie gadasz? Jestem pod ostrzałem. Do mnie gadasz? Chyba jednak. Mamo. Jestem przyzwyczajony do tamtego save'a. Lol. Co chciałeś wyrzucać, lol? Piu, 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 piu. Demolka. Kup pojazd, proszę bardzo. Kolejna Quadra do kolekcji. Ile mamy jeszcze tego? 3. Gainevir. Wiem, że jest na tym rondzie, gdzie był ten Delemain. A gdzie jest Mizutani? Wow, Aldecaldos. Prosta droga. Spoko, mi pasuje. Lepsze to niż te zawijasy, bo tam jak chcemy się dostać na to rondo, no to jest strasznie dużo zawijasów. Kutasów zawijasów. Przejedziemy się ostatni raz też po Night City, bo no po tym odcinku już odinstalowuję tą grę. Kiedyś sobie jeszcze kupię, tak jak już to wcześniej mówiłem, że kupię sobie jeszcze Cyberpunka na PS5. O kurwa. Dobra, ja się wpierdalam. No
otoczenie też jest bardzo ładne. Nie pochwaliłem tego w recenzji gry, ale no, pochwalam to i to bardzo. Jest klimatycznie. W jednych częściach czuć taką biedotę, w innych nie. No i zapierdalamy kwadrom. Powiem wam, że ta kwadra nie jest jakoś bardzo szybka, ale była też w sumie tania. Na pewno Cthulhu na przykład, którego kupiłem za mniejszą sumę, jest o wiele lepszy. Też z typu kwadra. Dobra. Wow, ale fajny. Dobra, przejdziemy się troszeczkę do tego punktu, o, do Sunset Motel. A potem się już tepniemy może na to rondo. Gdzie to rondo było? Tutaj. Opłaca nam się? Nie. Nie opłaca nam się. Odznaczę sobie to. No to nie jest aż tak daleko w sumie. A fajnie by się... Fajnie by było pokazać wam też te... pojazdy. Ile w ogóle mam kasy? Chyba mi starczy. No jeszcze jedno auto. Wow, on zapierdala 200 na godzinę. Prawie. Jezu. Ja nie słyszę ważnych myśli przez dźwięk tego silnika. Muszę troszeczkę zwolnić chyba, bo tu zaraz będzie skręt. No właśnie. O Jezus Maria. Nie mogliśmy jechać tędy. No skróty są, no. Dobra, teraz będziemy zapierdalać. Słyszałem to już 50 razy. SN należy do niewielu stworzeń, których nie można.
proszę bardzo. Ja sobie tym autkiem jeździłem na tym save'ie z Korpa. Tam typ chyba sobie wpisał jakieś kody. No ale cóż. Dobra, i została nam ostatnia automania, która jest bardzo blisko, o dziwo, więc spoko. Nie tu. No zdecydowanie wypadałoby jechać drogą. Do siebie mówię oczywiście. Ostatnie spojrzenie na Night City. Naprawdę mi będzie brakować tej gry. To była jedna z gier, która naprawdę chciało mi się bardzo, bardzo nagrywać i szkoda, że już nadchodzi ten czas. No właśnie, będę kupować ostatnie auto. Jezu. No już, że to motocykl. Nie muszę nim jeździć. No i przy okazji dostałem achievementa na GOGu. Buy all vehicles available for purchase. Dostałam przelew, świetnie. I z reklamacji zwrotów nie przyjmuję. Dobra. Wyłączę stację. Tak więc słuchajcie. Z tej gry już całkowicie byłoby na tyle, bo już zrobiłem chyba wszystko, co chciałem zrobić. Już nie czuję się, że coś ominąłem. Tylko jedną misję chyba ominąłem, ale ona w ogóle nie chce mi się zrespić. Nawet na Nomadzie oraz na Korpie w ogóle mi się nie pokazywała ta misja. Nawet patrzyłem, czy typ na tamtym save'ie już ją zrobił. Nie było tej misji. Naprawdę. Ja nie wiem, skąd się bierze ta misja, w jaki sposób w ogóle, że ona jest w tym poradniku do Cyberpunka, ale no to jest strasznie dziwne. Dobra, słuchajcie. To już oficjalnie byłoby na tyle z bonusowych odcinków oraz ze wszystkich odcinków. Żegnamy się z Night City, żegnamy się z Cyberpunkiem już raczej na dobre, bynajmniej ja, bynajmniej wy. Ja jeszcze sobie może do tego wrócę. Może i wy kiedyś wrócicie do tej gry, ale przyjdziecie sobie już ją sami. Mam nadzieję, że niektóre osoby będą miały przyjemność prędzej czy później w to zagrać, tak więc mam nadzieję, że ten bonusowy odcinek wam się spodobał, że mogłem wam pokazać tu rzeczywiście wszystko. Patrzcie, 14 tysięcy mi zostało tylko. Wszystko zakończone. Tutaj tylko jest to, komu bije dzwon, no ale to jest fabularka. Czyli no, można ją powtarzać w kółko i w kółko. Więc no, bo tam jest dużo zakończeń. Jeszcze zakończeń wam nie pokazałem, ale tego nie będę robić, bo tych zakończeń jest naprawdę od groma. Więc no, nie. Póki co nie. Dobra. Tak więc mam nadzieję, że ten bonusowy odcinek wam się spodobał, że wszystkie poprzednie bonusowe odcinki wam się podobały, że cała seria wam się podobała. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym... Ogólnie mają być też DLC do Cyberpunka, które ogram od razu jak tylko to wyjdzie, więc o to też się nie martwcie, bo DLC muszą wyjść. Bo już to zapowiadają od premiery gry, więc na pewno wam te DLC pokażę, nawet jakby miały być płatne. Tak więc bez problemu. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym, możliwe, że dodatkach DLC oraz w innych seriach na moim kanale. Tak więc na razie i cześć.